Słowo Boże przygotowane na dzisiejszą niedzielę to słowo według przekazu Ewangelisty Łukasza, a wypowiedział je Jezus Chrystus. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Kościół Reformacji oparty jest na zasadzie sola scriptura, jedynie Pismo, jedynie Ewangelia. Kościół Reformacji odrzucił wiele tradycji Kościoła Zachodniego, ale nie wszystkie. Powstały też nowe tradycje, na przykład dziękczynne święto żniw, czy też dzisiejsza Niedziela Wieczności. Stoi ona jak gdyby w opozycji do święta 1 listopada, do Dnia Pamiątki Umarłych. Powoduje ona, że nasze myśli krążą wokół tych, którzy odeszli, przynosimy za nich nasze dziękczynienie, ale też zastanawiamy się nad tym, dokąd zmierzamy i co jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Nie biegamy od cmentarza, nie rozapalamy kolejnych świecy czy kolejnych zniczy, ale skupiamy się nad tym, co jest dla nas najważniejsze, dziękując za tych, których Pan Bóg spośród nas już odwołał. Ilekroć żegnamy naszych zmarłych, pochylamy się nad ich mogiłami i mówimy: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, ale dodajemy z nadzieją, ale Jezus Chrystus wskrzesi cię z martwych w dzień ostateczny. Patrząc na nasz dzisiejszy tekst, powinniśmy zadać pytanie, ile talentów, ile darów wykorzystali w swoim życiu ci, którzy tutaj już odpoczywają. Powinniśmy zastanowić się, ile my marnujemy swoich talentów. Dlatego nie powinniśmy nikogo osądzać, nie powinniśmy nad nikim wypowiadać swoich wyroków, ale pozostawić to zadanie Jezusowi Chrystusowi. Nasza dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od pytania Piotra skierowanego do Jezusa. Panie, czy Ty do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? To pytanie jest bardzo aktualne po dzień dzisiejszy. My jesteśmy wąsko wyspecjalizowani w naszych zawodach, w naszych profesjach. I często też pytamy, czy Kościół mówi do mnie i kieruje swoje słowo tylko i wyłącznie do mnie, czy też skierowane jest do wszystkich. Jezus nie pozostawia złudzeń. On mówi: moje słowo, moje przykazania, moje przesłanie skierowane jest do każdej i każdego z was. I nazywa nas szafarzami. Kim był szafarz? Szafarz był wysokim urzędnikiem dworskim w dawnych czasach. Odpowiedzialny był za wiele zadań, między innymi za zakup żywności, trunków, wszystkiego tego, co było potrzebne na dworze królewskim. Rozliczał się też przed wyższymi urzędnikami z finansów, które otrzymał, a więc ze swojego zadania. Jakie jest moje zadanie w Kościele? Co Jezus chce, abym jako szafarz w Jego Kościele wykonał? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy rozeznać i rozpoznać, jakie dary i w jakiej ilości od Jezusa otrzymaliśmy. Musimy zastanowić się, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy i w czym możemy w Jego Kościele służyć. On z tych darów nas rozliczy. Dlatego nie powinniśmy w naszym lenistwie albo skrytej protestanckiej skromności mówić: ja nie mam żadnych darów, ja do niczego się nie nadaję. Musimy spojrzeć głęboko w siebie, rozpoznać i rozeznać, czym Bóg nas ubogacił. Znajdujemy się przed ogródkiem, który na wiosnę został obsiany, wykiełkowały rośliny, w lecie rozrosły się, jesienią zostały zebrane, a teraz ta ziemia odpoczywa. Odpoczywa w oczekiwaniu na nowe zadania, które przyniesie wiosna. I tak jest również z nami, ludźmi. Pan Bóg zasiewa w nas talenty i dary. Chce, abyśmy z nich korzystali. Jest również czas odpoczynku, ale czasami nadchodzi czas zmiany. Czas, w którym możemy Jego zadania i Jego polecenia i talenty na nowo wykonać. Zastanawiając się dzisiaj nad sensem życia człowieka, nad przemijaniem, możemy naszą wędrówkę porównać do drogi, którą przebywamy z jednego brzegu na drugi brzeg. Tę drogę przemierzamy niesieni nadzieją Jezusa Chrystusa. Dlatego płynąc,
nie powinniśmy marnować czasu, bo może się okazać, że ten drugi brzeg jest bardzo blisko nas. Nie dajmy się też nieść wiatrom ani falom, ale sami wiosłujmy, kreując kurs i zarządzając tymi darami, które od naszego Boga otrzymaliśmy. Bo pamiętajmy, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.